Szczęść Boże, witam Was, Mateczek. Kolejny kurs programowania sterowników S7. Tym razem w poprzednich dwóch kursach pokazałem, jak napisać sekwencję odnośnie załącz-wyłącz jednym przyciskiem takiego przykładowego algorytmu. Dziś teraz chciałem krótki filmik nakręcić odnośnie, bo prócz, jest jeszcze dostępny w Siemensie język tak zwany STL. Jest to pojedyncza lista instrukcji. I chciałem napisać, jak w krótkim bardzo sposób można po prostu sztuczkę napisać, nie zaprzęgać kombajna, który de facto służy do pisania długiego cyklu, do prostej w sumie operacji, czyli włącz-włącz jednym przyciskiem. To na przykładzie języka STL. Kasujemy poprzedni ten. Na początek jeszcze w języku LD chciałbym zrobić taki jak gdyby podkład pod ten cały program, a mianowicie i00. Teraz zbocze, zastosować zbocze, BitLogic jest to zbocze pozytywne. Zbocze pozytywne, niech będzie M01. Tutaj jest nieważne, co wpiszemy, ważne, po prostu miało swój marker. Zbocze służy do tego, że to, co jest wygenerowane za nim, będzie tylko trwał jeden cykl zegara, czyli jeden cykl, jeden scan time, czyli następne wykonanie, przy następnym wykonaniu bloku funkcyjnego FC1 to zbocze no będzie aktywne tylko na czas jednego pełnego cyklu zegara, cyklu tego sterownika. Tutaj niech będzie M0.1. Zmieńmy edit symbols. Nie ze S2, tylko puls. Puls. Czyli w tym momencie przy naciśnięciu przycisku mamy krótki impuls na czas trwania jednego cyklu sterownika. I teraz, co zrobić, żeby mieć załącz-wyłącz jednym przyciskiem? A mianowicie wystarczy zmienić stan za każdym razem, kiedy pojawi się to zbocze. Więc w drugim networku dajemy drugi network. Teraz view. Przełączmy się na język STL-a, ponieważ nie wszystko da się zrobić w drabince. Właśnie szczególnie z takimi kruczkami. I teraz tak. Mamy M01A, M01. Jeśli mamy M01, JNB, out. Etykieta. Etykieta jest dowolną etykietą. Tam. I teraz... co ten kawałek programu robi? Mianowicie, że jeżeli ten stan zbocza, puls będzie pozytywny, jeżeli nie, to wyskoczy. Jeżeli będzie pozytywny, wykona się sekwencja wewnątrz, pomiędzy pomiędzy skokiem a etykietą. Czyli w momencie, kiedy to zbocze nie jest aktywne, etykieta wyskakuje nam program. W momencie, kiedy jest aktywne, zmienia stan. Czyli napiszmy zmianę stanu. A poprzedni, jaki był? Q00. Bo to będzie nasza lampka. Q0.0 równa się, przepraszam, AN. Od razu zanegowany stan. Sprawdzimy i zanegujemy. I wpiszmy to z powrotem do Q00. OK, program jest gotowy. Program ogólnie polega na tym, że w momencie wystąpienia zbocza negowana jest wartość Q00. Zapiszmy. Władujmy do sterownika. Uruchomimy symulator sterownika jeszcze raz. OK. Wgrać program do sterownika. OK. Program został wgrany do sterownika. Przejdźmy na run. OK, program się uruchomił. No i sprawdźmy w monitoringu. Tak, sterownik. Już sekundka. View.
To trzeba dograć, bo ponieważ symulator odpaliłem od nowa, trzeba dograć jeszcze blok OB1. W bloku OB1 jest po prostu wywołana funkcja FC. Jeżeli ten blok dogramy, przejdźmy z powrotem do ten, włączmy monitoring. OK. Widzimy tutaj stany poszczególnych wejść i wejście z symulatora. Włącz, wyłącz. Tutaj jest wyjście Q, monitoruje akurat naszą lampkę. Włącz, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Za każdym naciśnięciem zbocza zmienia się stan po prostu wyjścia Q0. Na monitoringu za wiele nie można zaobserwować, ponieważ język STL jest dość trudny do oglądania, czyli monitorowania, zwłaszcza gdy to wszystko dzieje się w czasie jednego cyklu zegara. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia w przyszłości, cześć.